bo ja muszę zaparkować, że nie mogę prowadzić tak auta, to nie stary, Kasia, jestem zbyt bardzo podekscytowany. Kara, zobacz, jest fioletowe i zobacz, tu jest jeszcze w dodatku takie dziwne cząsteczki. Nie, ten wiewiórką. Widzowie, właśnie wybiła godzina 3 w nocy. Postanowiłem, że pojadę do McDonalda i zamówię nowego shake'a. Jest to czekajcie chwilę. Gasia, jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Wiesz, co się po tym dzieje ludziom? Oni bzikują, oni są dziwni wtedy, Gasia. No normalnie, oni to wypijają i robią jakieś dziwne kołowrotki na ziemi. Gasia, zobacz, jest otwarty McDonald's. Jest oficjalnie pokazane, że oficjalnie jest McDonald's. Dobra, Gasia, ty się nie panikuj, bo dzisiaj to się go napije, Gasia, tylko. No to chyba nie powinieneś tego pić, skoro to jest niebezpieczne dla... No ale, Gasia, no co nie zrobisz tego dla widzów? No zróbmy to, Gasia. Ty głupia! Nie mów tak, nawet oszalałaś! Ej, dobra, pojedźmy tak, pojedziemy teraz do auta i zobaczymy, czy się stanie. W ogóle tutaj mają, McDonald's jest otwarty. Chodźcie! Moje się! Ale to zrobię. Chodź! Widać mnie! Ciekawe, czy ten gruchot odpali, Kasia. No musi odpalić. Jest! Dobra, Kasia, teraz już na poważnie, nie możemy się wystraszyć! Kasia, nie możemy dać ci temu ponieść! Kasia, teraz na poważnie, robimy, widzę test, czy w ogóle to jest? Czy w ogóle dostaniemy takie coś w McDonald's? Ale... Pamiętasz, kiedyś nagrywałeś takie odcinki o godzinie 3 w nocy i w ogóle, i było tam różne takie dziwne akcje się działy, pamiętasz? Jakieś minionki były i w ogóle były takie dziwne, Kasia, rzeczy się działy, no! Cicho! Jezu, prej mi auto zgasło! Uczysz jeździć czy co? Cicho, bo zestresowany jestem. Mamy okienko. Dobra, czekaj. Jest. Jesteśmy. Zobaczymy, czy mają. Witam w restauracji McDonald's. Proszę o zamówienie. Dzień dobry, ja bym poprosił jednego szeka Greenberry małego. Tak. I to tyle. No zaczynam do okienka zapłać. Okej, okay, dziękuję. Kasia, mają to. Chowaj kamerę, już wyłącz latarkę. Musimy płacić, Kasia, mają to. Dobry. 8.20. Kartą. Zapraszam dalej. Dziękuję. Kasia, mają normalnie steaka. Chyba bym ją chyba czekać, zobaczymy. Nie widać, ale lepiej. Cii. Kasia. Kasia. Aj, dostaliśmy coś. Ale Kasia, ja nie boję, że mnie dotknie to coś od środka. Środka. Kasia, mnie czuje, mi rękę mrozi mnie, no. Odłóż to. No ja muszę zaparkować, że nie mogę prowadzić tak auta, to nic stary, Kasia, jestem zbyt bardzo podekscytowany. Chodź szybko, bo się zapowietrzam już. Cicho. Kasia, chwila prawdy, co tam będzie? Może wyjdziemy z auta, żebym tu nie rozlał. Wyjdziemy z auta, żeby z podekscytowania nie wylać w aucie ta pizzerka droga. Droga? No. A ile? Nie wiem. Chodź. Tak, wiesz, co jedzą, że ty jeszcze nawet nie wypijesz tego szejka, już się coś dzieje. ADHD! Kasia, no mrozi palce mrozi! Chodź, zobaczymy, co to jest! Kasia, czy na pewno powinieneś się w ogóle to wąchać? Nie powinieneś być w maseczkach jakiś? Oni, Kasia, oni to piją i wtedy coś się dzieje, magia, cud natury się dzieje. Jaki cud natury? Ale dobra, w ogóle zobaczymy, czy to naprawdę jest fioletowe, bo może w Polsce jakąś podróbkę sprzedają. Wow! Jest fioletowe, Kasia! Zobacz! Kasia, zobacz, jest fioletowe i zobacz, tu jest jeszcze w dodatku takie dziwne cząsteczki. Czekaj, telefonem pokażę. Wow! Kasia, tu są te granulki, może te granulki coś robią dziwnego, tak właśnie, nie wiem, zobaczymy, Kasia. Czyli co, po prostu robimy tak, że pijemy i biorę łyczkę i sprawdzamy, co się stanie? No pysznie, powiem ci tak, pa... Na pewno? I co? Niebo w gębie, Kasia, naprawdę dobre! Chodźcie, gdzieś usiądziemy, poczekamy na efekty, zobaczymy, co będzie się działo. Chodź tam! Jak dostaniesz jakieś supermocy? Byłeś super bohaterem! Kasia, te trendy na TikToku to chyba jakaś ściema jest. No nie działa, no ile to już minęło, mi nawet, przecież... A nawet ci głowa nie boli, ani? Nic się nie dzieje, Kasia. A w brzuchu jakieś perturbacje? Co? Co? Chyba wykrakałaś, kobieto! Co, ale że perturbacje? Ojuj! No nie, coś mnie tak... Taki dźwięk był, blum, tu w brzuchu miałem tak blum. Kasia, a jak to spowoduje, że ja będę już do toalety iść? A jak, Kasia, mamy jeszcze do przejechania tyle kilometrów, po co ja to robiłem w trasie? Jakiś odcinek chciałaś nagrać, trend tiktokowy. Co? Nie wiem. Może gadaj coś, nie? Jak tam musisz... Co? Musisz jakąś relację zdać. Jestem wiewiórką. Czym jesteś?
jesteś? Czy... Wiewiórkowo! Jak wiewiórkowo? Dawid! Wiewiórką! Co ty robisz? Jesteś wiewiórką! Odeska daj! Czekaj, ja wezmę to, nie? Wiewiórką! I chyba, wiesz co? Chyba wydaje mi się, że powinniśmy iść już stąd do oddalone miejsce. Jesteś wiewiórką! Daj napój! Ale... Dawid, zaczyna padać deszcz. I co? Jestem wiewiórką! Weź się popatrz na chwilę na mnie tutaj. Coś ci się chyba z oczami dzieje, Dawid. Co? No, takie czerwone ci zaczynają robić, jakieś takie dziwne. Musisz sobie popatrzeć, jak ty wyglądasz. Jakieś takie czerwone masz jakby na dole, nie wiem, o co ci chodzi. Ej, faktycznie. Coś tu jest nie tak. Tak, ja mam coś z oczami czerwone, co? Coś ci się dzieje jakieś dziwnie, musisz pokazać to, a jak to było będę wiewiórką? Nie będziesz, no przez takie oczy ci się, a może jak takie oczy ci się robią, to może będziesz. A Kasia, coś się dzieje, nie tak pada deszcz, a ja mam czerwone oczy. Tu działają siły. Siły jakieś działają. Aaaa! Co? Masz czerwone oczy? Jak jakiś bubr. Co? Co ty robisz, Dawid? Jeszcze oczy masz czerwone. Jezus Maria, ja się ciebie boję, Dawid! Co ty robisz? Możesz mi powiedzieć, o co tobie chodzi? Możesz stać z tej podłogi, daj, bo naprawdę. Widzisz, cały brudna, jeszcze deszcz pada, musimy się chować. Kasia, to jest naprawdę mega dobre. Ten cake! Ale jak? Dawid, nie pij go już więcej, bo ty się źle po nim czujesz. Dawid! Co ty zrobiłeś? Co? Baba Bugor! Müller miś! Nic nie widzę! Chcę do auta iść! Dziękuję widzowie! Pychotka!